Pochwalony Jezus Chrystus. Wstajemy na chwałę Bożą. Codziennie chcemy sobie to uświadomić. Bóg jest dobry i chce Mu służyć. Dzisiaj Ewangelia jest o 10 minach, o pomnażaniu dobra, które otrzymujemy od Boga. I Bóg daje miny, a ci je pomnażają. Ale jeden otrzymał jedną minę i oddaje Bogu jedną minę, mówiąc: Panie, tu jest Twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem Ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Chcesz brać, czegoś nie położył, i rządź, czegoś nie posiał. Jezus odpowiada: według słów Twoich sądzę Cię, zły sługo. To jest przypowieść, która pokazuje, że nie pomnażamy tego, co nam Bóg daje, kiedy widzimy Boga jako Boga złego, Boga surowego. Kiedy się boimy Boga w taki sposób, że nas pokaże, że nas potępi, więc lepiej nic nie robić i wtedy będzie dobrze. To jest trudność, którą mamy też dzisiaj w świecie, bo często jest tak, czy w kościele, często jest tak, że jak nic się nie dzieje, nic nie robię, to mam spokój i jeszcze nic ode mnie nie chcą. Tak jest z zabytkami. Dobrze o tym wiecie. Że jak ktoś nic nie robi z zabytkiem, nic go nie restauruje, ma spokój, nic się go nikt nie czepia. A jak coś robi, to jest masa pozwoleń, masa różnych rzeczy. I masa trudności, masa problemów. I tak jest ze wszystkim w życiu. I możemy to bardzo szybko przełożyć na życie duchowe. Nie będę robił, nie będę miał problemów. A jak coś zacznę, no to pojawią się problemy. Jeżeli będziemy mieli obraz Boga złego, nie będziemy pomnażali dobroci Bożej. Nie będziemy pomnażali miłości. A człowiek jest szczęśliwy, kiedy jest w miłości. Kiedy tego doświadcza, że jest kochany, że jest przyjęty, że jest ważny. Wtedy jesteśmy szczęśliwi. I Bóg nas tak traktuje. Wtedy będziemy pomnażali to, co nam daje, bo widzimy, że On nam ufa. I w tym jest radość człowieka. Radość jest w dawaniu, ale radość też jest w przyjmowaniu tego, co jest mi potrzebne, żeby uśmiech trwał, żeby radość nie była tylko zewnętrzna, ale wypływała z mojego serca. Zachęcam dzisiaj, żebyśmy popatrzyli, jaki jest mój Bóg, jak ja go dzisiaj widzę. Bo to, że wiemy, że Bóg jest dobry, to jest jedno, ale jak mam w sercu? Jak go przeżywam w sercu? Czy przeżywam go jako Boga, który się o mnie troszczy? Któremu ufam i nie muszę się go bać? Pomyślmy o tym. Na tę drogę refleksji Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ponieważ dzisiaj Ewangelia jest o pomnażaniu dobroci Bożej, a my cały czas doświadczamy miłości od Was teraz w kontekście poszukiwań domu rekolekcyjnego. Miejsca na dom rekolekcyjny w okolicach Łodzi i wspieracie nas modlitwą, dajecie różne rady. Chcemy się zjednoczyć w modlitwie dzisiaj. Chciałbym Was zebrać razem i zaproponować jakąś formę postu, jakąś formę wyrzeczenia. Może jednego posiłku, może czegoś słodkiego, może coś poważniej, aby wspólnie, cała nasza społeczność w mocnym duchu, żebyśmy dzisiaj odmówili sobie czegoś, podjęli jakiś post w intencji znalezienia właściwego, dobrego miejsca na powstanie domu rekolekcyjnego pod Łodzią. Możecie napisać do mnie na maila, którego tutaj widzicie, dalej jakieś myśli, które pojawią się podczas tej modlitwy. Możecie też w komentarzu napisać to, czego się podejmujecie. To będzie dla nas budujące, nie tylko dla mnie, ale dla całej społeczności, którą tworzymy. Jeśli jakiś masz post i możesz o tym napisać, to nie po to, żeby go pokazywać, tylko po to, żeby stworzyć społeczność modlitewną wokół dzieła właśnie przez internet. To może coś takiego być dobre dla nas. Tymczasem tu jest link do informacji o szukaniu ziemi na dom rekolekcyjny dookoła Łodzi, a tutaj teledysk, do którego Was zachęcam. Daj mi usłyszeć Twój głos. Panie, przez ten post otwórz nasze uszy, abyśmy bardziej słuchali Twojego głosu.